Stwierdzam, że jeden z posłów Konfederacji jest bez maseczki, a limit przypadający na Konfederację został naruszony, bo są dwie osoby, a nie jedna reprezentujące to koło. Chcę poinformować pana posła, że kieruję wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o narażanie innych posłów na niebezpieczeństwo. Teraz jeszcze widzę kolejnych posłów Konfederacji, którzy weszli bez uzgodnienia, znaczy łamiąc limit ustalony przez Prezydium Sejmu. W związku z tym będę wnioskować o ukaranie tych posłów karami finansowymi. Obecnie przystąpimy do stwierdzenia kworum. Proszę o naciśnienie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Panie marszałku, czy ja mogę sprostowanie w tym temacie? To później. Dobrze. Teraz głosujemy. Dobrze by było podać jakąś podstawę prawną. No my poprosiliśmy wczoraj o podstawę prawną. Dostaliśmy pismo, z którego wynika, że nie ma obowiązku noszenia masek. Panie pośle, nie udzielałem panu głosu. Proszę zająć miejsce. A pan, panie marszałku, też na konwencji seniorów wczoraj nie miał maski, więc no tutaj troszeczkę się rozmijamy. Tak samo jak państwo. Będziecie panowie ukarani finansowo. Konfederacja, wolność i niepodległość.